Halo, halo. Dajcie znać, czy wszystko słychać. Wracamy po przerwie technicznej z Ridzenem 2. Okej, widzę, że jest spam live, to znaczy, że dobrze jest. Zanim przejdziemy do konkretów, ciekawa rzecz. Pierwszy raz mam takie coś, że nowe sterowniki są gorsze od starych. To nie jest niecodziennością, bo słyszałem skargi, ale bardziej to docierało do mnie w charakterze miejskich legend. Tymczasem fakt, będę musiał zbadać temat. Powinno być już normalnie. To są sterowniki z marca, natomiast te z maja czy czerwca nawet zupełnie nie działają. Ha, i teraz tak, coś tam jest ciekawego, jest normalnie. Ktoś tam już tak miałem z Nvidią 6200, nie ma 720, ciekawe. Tnie, lagi, no ale to już wina Twitcha w tym przypadku. No dobra, nie ma lagów, nie ma niczego, jest 720p, a to jest Ryzen 2. Czas zapomnieć o wszystkim złym. Witam was bardzo serdecznie już ponownie. I wczuć się w klimat pirackich przygód. To jest jedna z najdłuższych gier, w sensie gra, którą najdłużej męczę. No ale to nie jest nic dziwnego, ponieważ jest to produkt, który trwa od lat. I tak, kiedy błąkałem się jeszcze, zanim przejdę do omówienia, co się dzieje w tej grze, kiedy błąkałem się tutaj po świecie, który mi klatkował, zobaczyłem ciekawą bestię, do której zaraz się udam. No, a o co chodzi w Ryzenie? Starożytna gra, jak to jest ktoś nowy, kto nie wie, o co chodzi, w sensie pierwszy raz ją widzi. Jest to gra, którą w sumie polecam. Dla osób, które chcą stare gry, robione na starą modłę, z dużą ilością, czy taką starą, no nie wiem, to jest po prostu Gothic 2012. Ze swoimi bugami i wszystkim. No i wcielamy się oczywiście w bezimiennego, który tym razem jest piratem. I powoli zbliżamy się do jakiegoś, nie wiem, może już ostatniej połowy fabuły, gdzie to właśnie zostaliśmy zdradzeni przez Nergala, który jest piratem. Czy ja muszę to tłumaczyć? Jak ktoś chce, to ten. To z chęcią opowiem. Natomiast prawda jest taka, siedzimy na wyspie, która się nazywa... Jak ona się nazywa? Wyspa Złodziei. Co nie jest dziwnym, ponieważ zamieszkują je gnomy. Tak, jest Wyspa Złodziei. Teraz, żeby się tam zdradził, to znaczy wysadził w jaskini, cudem przeżyliśmy, znaczy cudem, no w grach to jest normalka, więc bez problemu się wydostaliśmy. I teraz żyjemy tylko my i gnomy. Jeden z gnomów, nawet nie pamiętam jak ma na imię, ale to jest on. Nazywa się Jafar, przepraszam, tak wychodzi jak tutaj ogarniam tę grę. On wyrusza w jakąś swoją ścieżkę, tu ma nawet plecak. Chcę wyruszyć w jakąś swoją ścieżkę poszukiwania sensu życia i w tym celu obrał sobie nas z jakiegoś jego guru i chce nam pomóc, będzie konstruował tratwę. Więc tak, nadrzędnym celem jest znalezienie odpowiedniej ilości koszul. Jezu, to brzmi tak hardkorowo. Nie widzę tego tutaj. Zaraz zapasy, sprawdzenie zwiadowcy. No nieważne, koszule, pierdoły, inne rzeczy, drewno i tak dalej. A w tak zwanym międzyczasie robimy jeszcze questy dla goblinów. Dobra, co się dzieje na czacie? Niczym Quarianin z Mass Effect, plecak większy od niego, no tak, jest pro. Małpą te drzwi w jego kryjówce. Aha, zaraz sprawdzimy. No i to ma być, nie wiem, ja to nazywam okrętem, to pewnie jakaś łajba będzie. No i tak, na tej wyspie spotkałem już dom, a właściwie osiedle goblinów. I teraz... mają problem dzieciaki, ponieważ... Dzieciaki, no gobliny, ponieważ męczy je tam wielki potwór, którego zobowiązałem się zatłuc, no i to teraz zrobimy. I proszę, Bastianek mówi, że Jafar był w edycji kolekcjonerskiej jako figurka. Hej, gnomów, nie goblinów, przepraszam. A, gobliny, no tak, gobliny, bo lubiłem gobliny. Taką starą grę. Tutaj wszystko jest zaburzone, tutaj te gnomy nie... Oni mają, ta gra ma, to jest też dobre, lubię świat Ryzenów i Gothiców, ma swoją własną mitologię. Te bestie nie są podobne do tych, które znamy z innych gier, czy w ogóle tych, jak to się nazywa, produkcji, książek i tak dalej. Zaraz, ja chyba stałem se tutaj i polazłem tam i tam była wielka bestia. O proszę, ktoś tam już, okej, osoby, które w to grają, wiem, że z bossem mogą być jaja. Ja tylko wiem, że jest wielki, bo kratkowo... Okej, są jakieś te... To już nie będzie problem, przypominam, że system Ryzenów wygląda tak, że człowiek się męczy przez 10 lat, aż nie zrobi się z niego prawdziwy wymiatacz. Wtedy to no bez problemu kosi wszystko. Jak widać zresztą.
Czego to tak pluje? Zaraz mi krew zaleje. Przestań pluć. Nian, nian. To są odgłosy mojego, mojej postaci oczywiście. Zapluty. Shit, jaki dramat. No nic, wgramy i będzie prościej. Czy długo już ten Risen? Nie, dopiero początek, bo były problem techniczny. No, więc dobry tutaj, to jest taka dobra wróżba, że jest takie powiedzenie, że jak się na początku zginie w Risenie, to potem będzie wszystko już dobrze szło. No i idziemy, a tutaj pozbierać złote konieczynki i pierdołki i zaraz dojdziemy do tego, zaraz. Czy mi się wydawało, czy może to były takie lagi, że przez to nic nie widziałem, ale to nie jest boss. Jak ich utłuc z daleka? Otóż mam jeszcze magiczny artefakt. Najgorsze, że te bestie tolerują zasadę, no, dwóch na jednego to banda łysego. Właściwie jakiegoś tam termitowego. Nie miały szansy pojedynczo wejść i wytłukać. No i jest amen i spokój. Coś tam przekąsić i jedziemy dalej. Termit robotnik, termit żołnierz. Skąd to powiedzenie? To moja babka tak powtarzała. Że właśnie zginąć z rana to dobrze robi w grze. Owoc maki. Kurczę, wydawało mi się, że widziałem bossa, ale to pewnie były błędy graficzne, jak miałem wcześniej. Jeden zelot pokonał, rozwalić cztery linii. Tak, rozwali. Tak mi się wydaje. Tak wychodzi według tej gry. Amen. Muszę się podszkolić w kilku rzeczach. Prawdopodobnie... W ogóle jak wygląda sprawa z moimi tutaj umiejętnościami? Chwała 2200, wypada jeszcze iść w wytrzymałość, które będzie mi kosztowało 6000. I w ogóle cwaniactwo 7 będzie wymagało mniej niż ten. No zobaczymy, w co pójdę. Ktoś mówi a do Blossa idzie się inną drogą. Spoko. I tak wygląda piękne wybrzeże tego, tej wyspy złodziei. Potrzebuję rumu? Nie potrzebuję, mam całkiem sporo. Ta gra uczy, że pijaństwo zaspokaja, no łagodzi ból, czy właściwie uszkodzenia. Tak, tu jest jakaś jaskinia. Może warto sprawdzić, jak wszystko w tej produkcji. Najwyżej znajdziemy coś, co potem się okaże potrzebne w questie, którego jeszcze nie zacząłem. Ktoś pyta, czy jeszcze będzie Underworld. Tak, oczywiście, że będzie, tylko czekam, aż coś się w tej grze, no to gra w sumie, pozmienia. Mogę nawet sprawdzić w przerwie, jak zrobimy jakąś. A czy gra ktoś jeszcze w Dino Delay, czy martwota? Taka martwota. No ale... Ale będę ją co jakiś czas sprawdzał. I proszę, skrzynka. No, jak to mogę skomentować? Jak wygląda rozwiązywanie tych skrzynek? Jak ktoś nie wie, trzeba po prostu w odpowiedniej kolejności te zamki tutaj. Czyli jak, co jest w tym? Jak je ładnie określić? A, widzicie, te takie spinki pootwierać. Klinga, morski tancerz. I wychodzi chyba, że mam komplet. I no, to będzie całkiem nie. Lufa pistoletu, złoto, krwawa mery. Weź wszystko i się zbroimy. Arnold się zbroi. Laleczka klątw. Korsarski miecz, stary miecz. Czy mi się zdawało, że miałem to do pełna, czy nie? Niestety mi się na to nie zdawało. Oficerski miecz. A to był dobry wypas, miał plus 100. No nic, muszę pozbierać go do końca i będę miał komplet. Najpierw muszę wykuć. To się i tak wykuwa. Czyli co, muszę mieć umiejętność, czy kowal mi to wykuje? Bo mam nadzieję, że mi wykuje. Ja nie chcę tutaj iść, broń Boże, w jakieś właśnie głupie umiejętności. Chociaż nie będę miał wyjścia. Sprawdź questa z broniami. No będę musiał sprawdzić. Żyła, złota, no przerwa na pogaduszkę. Dwie części jeszcze muszę znaleźć. Kowal mi wykuje. I to by była dobra broń. Trzeba się postarać. Okej, samolotki z hajsem nie będzie problemu. Jeszcze troszeczkę ten. Coś sobie podjeść. I co tu w tej jaskini czeka? Grzyb poku. Termit żołnierz, który mnie zachodzi z nienacka. Denerwujący padziew, ale zaraz go zniszczy. Albo on zniszczy mnie, dlatego sejwiątko. Albo nawet wypije tej wody pirackiej.
co tam oni piją, to jest grog. Amen. Nie ma co tutaj się jakoś molestować z przegrywaniem. Odnóże, dziadostwa, to wszystko w praktyce można chyba sprzedać. Tak, zaszedł mi od prawie, a nie z nienacka. Może troszeczkę ściemniam. Teraz tak, że wąziu nieco tak, w tym sensie, nie chcę teraz tego suchara powtarzać. O tym czytaniu czatu. Co to jest? Złoto, złoty kielich, złoto, piękne se poznosili rzeczy. Pochodnia, korona, lichwiarz, lichwiarz, złoto, złoto. Kurde, jak to się zbieractwa. Jakaś książeczka, która niestety nie jest do ogarnięcia. No tyle. Piraci piją rum i grog. Tam ktoś zwrócił uwagę. I tak, ostatnio znalazłem, to prawda, ostatnim razem znalazłem instrukcję na super broń, ale co, to się nazywa, nie wiem co z nią zrobić. I tym samym zbadałem to tutaj miejsce. O, a boss jest tutaj jakiś wielki. Boss wyspy. I że szkocką piją. No nie wiem. Tak, złoto, mirra i kadzidło. Piraci piją piwo. Ha, jeszcze mam ciekawą zagadkę polegającą na rozszyfrowaniu języka. Tutaj w jednym z bohaterów, tych całych gnomów. Tylko jednak, najpierw. Tam jest wielkie bydle, które na stówę jest bossem. Jest ładnie tutaj, taka mamy taki moment, jak to się ładnie nazywa. Jakby to się ładnie ująć, brakuje mi słów. Nie mam Google'a. Ekspozycji. Że jest tutaj jakieś resztki, dziadostwo. Jest indyk. Jak ty się uchowałeś? To był indyk w ogóle jakiś, który zgodnie z teorią ewolucji Darwina był najsilniejszy. No ale cóż, ja byłem silniejszy od indyka. A właściwie nóż był bardziej ostry. I tam jest coś wielkiego. Mam nadzieję, że walka będzie... Tak, teraz włócznia, wszystko podnosiłem. Na duże dobrze robi włócznia tych tytanów. Indyk był bossem. Tak, tylko do innej gry. Do tego Pikmina. Tam się walczyło z takimi kurakami. Duszące, pnącze, jest tu co zazbierać. O, jest skarb. Dobra, boss się jakoś nie interesuje. Czekamy na... Zbieranie skarbów należy traktować jak wróżbę, bo co powie bezimienny? Uwaga. Napięcie rośnie. O, ciężkie. Dobra wróżba, ciężkie. Ciężar jest gwarancją niezawodności, pamiętajcie. Jak coś jest ciężkie, to jest wytrzymałe i dobre. I mamy tak, diament, złoto, bożek, mapa z drogą do skarbu, misa, hajs ogólnie. No i tam jest to wielkie dziadostwo, piachem na bossa. Uwaga. Wygląda jak demon żółciowy. Troszkę. O Boże, jakie to jest szybkie. A strasznie ładny jest. Demon żółciowy z Dungeon Keepera. Ale tak przez te takie kolce na... Granne gozo, to jest to. Silne. Nie no, z nim jest tym problemu najmniejszego. Chyba. Nie no, to się go skopie. Krwawi. Tak dobrze mówię? Ile ma zdrowia jeszcze? Dobra. Będzie podstępnie, ale go się załatwi. Dobra. Połączenie King Konga z żabą. Bardzo uroczy. Nie za dużo te kości gnomów. To nie są kości gnomów. To są czyjeś kości. Więc tak. Boss jest... Dobrze patrzę tam. Zobaczmy, czy jakoś go można wykiwać. Strasznie sympatyczny. To jest więc to co tego gnomy męczy. Tu jest zamknięta skrzynia, tu są mapy i tak dalej. A to jest bezimienny. I ciekawe, czy pójdzie za mną do domu. To zawsze się powtarzało, że sam przyszedł. Że jakąś pułapkę da się skonstruować, da się jakoś intelektualnie go pokonać. Jest minus, że jest strasznie szybki.
Okej, okay, maleje mu to zdrowie, więc jeśli będziemy mieć 3 godziny, to go pokonam. Więc tak, wymanewrować. Strasznie szybki. No i będzie ciekawa walka. Tutaj widzicie teraz... Wow. Nie podoba mi się teraz, zaraz. Czyżbym stracił broń? Z tego co widzę, tak, to nie jest nic do niczym dobrym. Jak on to zrobił? Czy on mi ją potem... Powiedzcie teraz, jest ważne mi pytanie, czy on mi ją potem wyżyga? Jeden cios i wiej. Wracaj do wioski, gnomy pomogą. Odda. A to dobra, no to spoko, jak odzyskam, to nie to się cieszę. Kurde, no to jest ciekawy boss w takim razie. Troszeczkę mieć tutaj z... Zobaczymy, czy jak wejdziemy do wioski, rzucę się wszyscy. Zobaczymy, czy przyjdzie za mną. To jest taki cienias. Już trochę mu zrobiło. Zwróci, dobra, jak zabiję, to odzyskam. Tylko nie mam tylu broni, żeby go nakarmić. Może jakieś inne będzie dobre. Okej. Okay. Rozpoczyna się walka manewrowa. Może gdzieś się wciśnie i będę go układał tymi... Dobra. Znalazłem sposób na wosa. Pokonałem go sprytem. Ma problem z redukcją i zjazdem. No teraz... O Boże, jednak się ruszam. Myślałem, że się zatkał. Jakiś miałem sobie... Nie chcę mówić, co robić. Okej, okay, panowie. Rzucać się na nadzieję, że nie zabiję jakichś NPC-ów, którzy są bardzo ważni. Co się zdarza? Okej, okay, walka manewrowa. Strasznie ładny jest, tak technicznie. Jedna z niewielu postaci, które tutaj wygląda dość znośnie. No i długa walka, dobra. Już prawie pół zdrowia. Świetna celność. Mam nadzieję, że nie wyryżnie mi pół wioski i nie będzie potem misji. NPC nie giną, tak? Dobra, okej, okay, to jest ważna informacja. A, do domku, do domku. A to nie jest zły pomysł, żeby się ukryć w domu. I z tego punktu go ostrzeliwać. Zwłaszcza, że w ogóle nie może przejść przez tutaj niektóre miejsca. No to świetnie. Do 20 może go zabiję. Spokojnie. Mam problem teraz z jakimś tutaj trafieniem. Strefa, okej, okay. Jakby tak w tym... Boże... Jak ten koleś drażni. Ale dupę mu zrobili też niesamowitą. O! Dobra. Ma jakiś problem ze sobą teraz. Używaj pistoletu Wilsona. Czy ja go mam? Czy ja go wypiłem w końcu? Ja rozumiem, że gdybym poszedł... broń, to byłoby łatwiej, ale nie chcemy tego. I tak, nie mam amunicji do tego tutaj, do tego pistoletu. Okej, okay, ile mu zdrowia zostało jeszcze? Korzystając z drobnej tutaj wolnej chwili, trzeba się jakoś dozbroić. Cordelas 25-30, 25-60, korsarski miecz, który uderzy jeszcze na punkt 1, skoro nie mam starej. Zobaczymy, czy da się mu zapakować w lepszą stronę. Nie chcę mówić, gdzie mu wchodzę. Okej, widzimy zdrowie. Czemu cheezujesz? Ja się nie wiem, czemu cheezuję. Boss ma jakiś problem z sobą. Okej. Okay. I raz, i dwa. Dobra, zrobiła się emocjonująca walka. Nie ukrywam, że jestem zadowolony, że wygrany. Obraził się. Aj! Coś chciał mi oddać. Dobra. Nie, to jest po prostu realistyczne. Tylko czemu on stoi? Zabił gnoma.
Nie wiem, czy nad tym teraz debatujemy. Czy jak to się nazywa, czy ten gnomo żyje? Przepraszam, możecie ten dać znać? Bo jest problem. Zabiliśmy gnoma i czy to jest coś ważnego? Czy to jest ważna postać? O, żyje, dobra. No to... Jest nadal niebezpieczny. Pomimo tego, że się nie rusza, to nadal jest kawał skurczybyka. Ożywają tylko towarzysze. Zaraz, zaraz. Trzech nie żyje. Śpi. Nie będę sejwował. Dobiję go i zobaczymy, czy uda się ten ożywić. W ogóle nie boli mnie jak uderza. To mi się też podoba. Zaraz. Ciekawe co się stało. Dobra, jest teraz dramatyczna walka. Wychodzi skill. Okej. Okay. I czy gnomy wstają? To jest Nuri, który jest tylko lekko ranny. Nie, no nie jest źle. Okej, okay, oni są tylko ranni. Jest moja piracka szabla. Dobra, gnomy się ruszają. Uff. To jak NPC bez imienia. Okej, okay, granne gozo. Zęby, surową rybę miał w środku. No to spoko, udało się. Właśnie w teksturę. Wejdę mu, że tak powiem, znowu w coś. I jesteśmy. Dobra, więc na szczęście nic się nie stało. Gnomy udają martwego. To jest bardzo dobra taktyka, podobno z niedźwiedziem. Nie wiem ile w tym prawdy, ale poskutkowało. Tutaj na zakręcie w tę stronę. Zobaczymy, co tam było. Tak, widać dokładnie. Nie widać niemiecką perfekcję. Ona była robiona langsam abezysia bodajże. Czyli powoli, powoli, dokładnie. Idź po skarby, tak. No to widzicie, jednak procentuje. Używanie mózgu w tej grze no ma dużo większą przewagę niż małpią zręczność i za to cenię Rizena. Tak, widać napracowanie. Grunt to sposób, owoc maki. A zna się raczej bezpiecznie, Boże. Tak jest powoli, powoli dokładnie. No nieważne. A. Co tu jest? Rum. Złoto. Cóż, pomimo ogromu przedmiotów, mogę podnieść tylko złoto i lilię duchów i mam zamkniętą skrzynię. Gdzie jest miecz? Podniosłem, wszystko spoko. Tak, boss też daje martwego. Otwarte. I mam bombę. Pierścień z ostrzem. Złodziejstwo plus 20. I to będzie dobry motyw do otwierania jakichś tam zamków. I złoto, bierzemy wszystko. Oddał miecz. Podniosłem go już. Mogę wam to udowodnić. To była ta piracka szabla i jest i ma się dobrze. Czy coś tu jest ciekawego na tym jego ten? Nic, czas zebrać po prostu teraz, spić śmietankę z całego sukcesu. Mam, że jeden taki pierścień możliwy. Nie, ale to jest plus 20 aż. Że chyba mam ten pierścień, zaraz, bo w sumie tak sobie mówię. Pierścień. Oficera, łotra, złodzieja, to jest pierścień z ostrzem. Jest dużo lepszy, nie miałem takiego pierścienia. Jak będzie potrzebny, sobie dociskał. Nie ten miecz ustawiłem, jak to nie ten? Ten, oczywiście, że ten. Pierścień, prawa ręka. A może nie ten, faktycznie. Nie no, ten. Piracka szabla. Czy widziałem, co Emil napisał? No widziałem, ale Boże, no to zobaczyłem i tyle. To nie ma do tego żadnej historii dokładać. Słyszałeś coś może o Dungeoner? Beautiful Escape. Nie, nie słyszałem. Dobra, śmietanka. Czyli kto mi zapłaci za bestię? To jest Nuri. Aha, z nim jest quest z gatunku lingwistyka. To za chwilę. To jest gnom. A to jest prezes gnomów z niesamowitą czapką. Kajak w tym.
O, można się nim... To jest tak, zająłem się twoim granne gozo. Zająłem się twoim granne gozo. Mimulos milahomi. Jak mógłbym ci się odwdzięczyć za ten bohaterski czyn? Na początek daj spokój z gramatyką. Oczywiście, nie szlak trafi fleksję. Jakoś się powstrzymam. Potraktuj to jako podziękę. Niech ci się to przysłuży. Tę piersiówkę z tego, co widziałem. I teraz mogę w takim razie zagadać z nimi. Zaraz, złodziejstwo 100, da mi coś, że go okradnę. Ile mam tego złodziejstwa teraz? Biegłości... złodziejstwo, nie, 60 góra. Niestety nic nie będzie ciekawego. Więc tak, zapytamy teraz o tę zagadkę lingwistyczną. Nuri chce, żebym mu dał Dakobala. Co to jest? Dako znaczy bardzo ciemny, ciemniejszy niż noc. A bala to okrągły, na przykład jak talerz albo piłka. Więc chce czegoś, co jest okrągłe i ciemne jak smoła? Tak myślę. Okej, to może mi się przydać. Dzięki. Teraz tak, co za tym gnomy robią? Co za tym gnomy robią całymi dniami? Wokół nie ma kogo okradać. Przygotowujemy się do wielkiego święta przesilenia. Możesz dołączyć do nas jako mój gość. Dziękuję, ale wtedy będę już daleko stąd. O, szkoda, Mullo Pity. Teraz tak, co się stanie, jak powiem, że czas na mnie? W takim razie czas na mnie. Trzymaj się, Kan. Dzięki za lekcję języka. Sam się trzymaj. Zbierz wielkie łupanie podczas swych przygód. A, chyba łupy. Może, nie wiem. Bądź bezpieczny, nieznajomy. Dowcipy. Okej, tam ktoś czat sugeruje oczywiście, no, zlewając mój intelekt, że to czarne i ten jak smoła to może być czarna perła, więc zobaczmy. Albo czarną dziurę. Mam coś dla ciebie. O, Nurismila! Śniąca moneta, piękny... No nie, dobra, mam do wyboru. Czarna jak noc, perła? O, Midlipi Dakobala! Nurismila, tan! Halpo, kompo, pleso! A więc... przepocona, śmierdząca koszula za czarną perłę. Mesmila! Homi, kumpo! Tak, jesteś małym, kłamliwym wypiertkiem. I pip! No to sobie pogadali. Nie rozumiesz, co do ciebie mówię? Co? Okej, widzę, że jest ciekawiej. Zaraz cię po prostu uduszę. Co? Tak, uduszę, zamorduję, pojąłeś? Czy teraz jest lepiej? Co? Czy to pomaga, gdy mówię powoli? Homi gaga? Zwariuję. Ja zaraz zwariuję. Chcesz się zamienić? Dingi, tak? Homi gipi, nuri dingi? Tak, gipi dingi, a ty mi dingi. Co? A to na nic. Muszę mu pokazać, czego chcę. No, to było bez sensu, bo wszystko zrobiłem. Mam tak, 3 na 6 koszul, bo potrzebuję zrobić z tych koszul prawdopodobnie żagiel. No i trochę mi brakuje. Teraz tak, skrzyniałem, no cóż, złodziejstwo jeszcze nie jest tak dobre, jakbym chciał. A pasowałoby je podszkolić, prawdę mówiąc. Gdzież to jest? Atrybuty, czyli cwaniactwo. Brakuje mi parę punktów i będzie można iść w górę. Ale to za chwilę. Mam tak, mam pierścień do złodziejstwa, ale to jest zbyt mało. Potrzebuję dość wielu punktów. Zaraz, tu jest przystań, gdzie jest mój drugi ziom. Może z nim zagadam o tych koszulach i tak dalej. Albo, ale pierścień daje mi tylko 10 punktów więcej niż mam, a to wymaga coś tam 70. Znajdź skarb na morzu. No właśnie, wiesz, ktoś zrozumiał, że pierścień nic nie da. No. Ktoś tak kiedy rósł. To o tym, co kiedy, to pogadamy kiedy indziej. Pierścień daje 20, ale mój bieżący pierścień daje 10, więc... siłą rzeczy dostanę tylko 10 więcej. I mam mapę do skarbów, prawda? Uwaga, mapa, dziennik.
Gdzieżeż to jest? Wyspa Złodziei, skarb w morzu. No, no i to jest w tamtym miejscu. Czy tu jest jakaś droga? Nie. Boże, jest pytanie w kwadracikach. Z masakra. Co tu się dzieje na tym czacie? Poradnik dla początkujących ludzi w StarCraftie 2. Ale to jest prosta gra wbrew pozorom. Z poradników jest masa. Chyba Emil robi jakieś regularnie na swoim kanale. Jafar. Twój wódz mówi, że od teraz jestem twoim mata. Kan bystry skurwiel. Wiesz, że Jafar wybrał człowieka. Więc teraz mam być twoim nauczycielem? Świetnie. Homi bystry, wiele nauczy Jafar. Tak, kurwa. Po prostu nie sprawiaj kłopotów, a będzie w porządku. Jasne? Ip, ip. Jafar pokaże mata, jak zostać dobrym kradziejem. Kradziejem? To jakieś pirackie przekleństwo, którego nie znam? Kradziej otwiera skrzynię i bierze dingi niezauważony. I tak, kurwa. Więc nie jesteś tylko małym, wkurzającym gnojkiem. Jesteś złodziejskim gnojkiem. No więc ulubieniec pewnej grupy społecznej powraca. Nie chcę patrzeć, co się dzieje na czacie, ale nauczysz dowiem się... Nauczysz mnie czegoś o złodziejstwie? Tak. Wiele nauczy. Jafar wprawny złodziej. Cwaniactwo 5. To jest coś, co mi poprawi humor. Chcę zostać lepszym złodziejem. Musi być ostrożny, gdy dotyka zamki i kieszenie. To trudne. Musi ćwiczyć. Wtedy będzie łatwo. I cwaniactwo 8. Zobaczmy, ile mi podskoczyły współczynniki po tym, co mi powiedział. Złodziejstwo. Jest na 59. Miałem 49, więc chyba dycha podskoczyła. Szanse na otwieranie zamków wszelakich się zwiększają. Trzeba będzie po prostu z nimi coraz częściej gadać. A póki co, ktoś mówił, żeby tutaj użyć małpy, bo mam jeszcze taki cudowny przedmiot, w cudzysłowie, jak małpę. W sumie zobaczcie, jakie są reakcje tutaj ludzi na to wszystko. Małpa skacze, biega, cwałuje i potrafi się skradać. No, w cudzysłowie, to nic nie robi. Mała śmieszna kudłasz. Okej, więc taka jest reakcja. W cudzysłowie, powiedziałem w cudzysłowie, tak? Oczywiście w cudzysłowie. Pierścień i napoje będziemy otwierać. Czy warto tego bossa okradać oczywiście? Ale pewnie warto. Dobra, pozostaje szukać koszul dalej. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie znaleźć... A, jest skarb w morzu teraz. Przywołasz duch, wicher, legendarne przedmioty. Wybrzeże Ostrzy, Takarigua, chciwy kapitan. Do czego zmierzam? Przebiegły kapitan porzucony, zbuduj tratwy, tu jest. Brakuje mi tak, jednej winorośli, trzech koszuli drewnianych szczątków. Tak, wszyscy tu grają, by iść po skarb. No to ogień. Dostałem legendarny przedmiot piersiówka, to też prawda, warto rzucić na okazję. Kolekcja i piersiówka. Podłe sztuczki plus 10, proszę, proszę. No piersiówka odpowiada, jak każde dziecko wie, za podłe sztuczki. Ktoś pyta, jakie sterowniki w RAM. Tak, 2,96 przecinek albo kropka 10. I koszule są w legendarnych przedmiotach. Tja. Okej, okay, dokładnie w drugą stronę i docieramy do skarbu. A winorośle są w domach gnomów. Tak, to było mówione. Pewnie nie zwróciłem uwagi. Najpierw skarb, potem wracamy jeszcze przeczesać wszystko. Ktoś pytał o betę Guild Wars. Ja już mówiłem, że raczej tak, będę nią pykał. Czy wychał, że wykopałem ten skarb? No tak, to się powtarza, tylko czemu jeszcze jest zaznaczony w takim razie? Nie, nie wykopałem tego skarbu, spokojnie. To jest inny, wykopałem gdzieś indziej, tam przy bosie. Skarb, który mnie intryguje, jest gdzieś tutaj. I to jest gdzieś na dole. Więc trzeba będzie, uwaga, parkour. Jak sama nazwa wskazuje, jest w morzu. Co oznacza, że trzeba troszeczkę tutaj... Okej, zejść. Tak, wiem, że muszę iść od wody, odkryłem to, dziękuję.
Czy będzie mi meczek dzisiaj? Jest to możliwe, ale nie chcę nic na pewno. Okej, idziemy od wody. Cóż, nie da się, niestety. O, krwawy korzeń. Wyśpi się mało HP. Tak, to jest też dobry pomysł, ale najpierw woda. Muszę mieć ten skarb. Tą jaskinią miałem, i się nie zwias... To jest, zaraz, jak sama wskazuje, to jest skarb w wodzie. Więc musimy go podejść od wody. I tu pamiętam, że jest takie miejsce, gdzie można go podejść. I wykopiemy to, nie bacząc na wszelkie prawa fizyki. Może małpa zeskoczy. Gdzie małpa wykopie? O, proszę. Man at work. Tam ktoś powie, tylko najpierw wróżba, nie chcę mu tu przerywać. Co powie tym razem? Uwaga. Trorororo. O, ciężkie. Ciężkie, nie mokre, niestety. I czy było warto? No mnóstwo hajsu. Tak, to hajsu tak, który mnie satysfakcjonuje. Więc tak, to odnalezione. Jeszcze bazę tych gnomów trzeba przeczesać. Po licho zakopują skarba. To jest dobre pytanie w sumie. Nie no, może kiedyś chcieli je odkopać. Biedny, biedny, biedny Zeki! Stała się coś bardzo, bardzo złego! Nie bój się, nie skrzywdzę cię. Człowiek nie może pomóc Zekiemu! Złodzieje zabrali najcenniejszą rzecz Zekiego. Jego życie nie ma już sensu! Zaraz. Masz pecha. Okradli cię z dala od cywilizacji. To chyba wyspa złodziei, prawda? Zeki nie potrzebuje współczucia! Chce za to odzyskać swoje rzeczy! I no dobra, no quest to quest. Kto cię okradł? Potworo mrówki okradły Zekiego! Potworo mrówki to złodziejskie parszywe mrówki! Potworo mrówki żyją w jaskini nieopodal plaży! No i... Co te potworo mrówki właściwie ukradły? Wszystko! Wszystkie rzeczy Zekiego! Gdyby tylko Zeki miał chociaż aurikulki! Aurikulki, tak pamiętam, no tylko nie pytam, co to było. Mogę jakoś pomóc? Ludzie pomóc Zekiemu? Zabrać aurikulki z jaskinia mrówek? No, ale jaskinia mrówek bardzo niebezpieczna. Czy człowiek jest pewien? Odzyskam twoją aurikulki. Zeki bardzo wdzięczny. Daje ludzką koszulę z powrotem. Jasne. Właśnie tego potrzebuję. To jest ta patologia z koszulami. Jeszcze pociągniemy rozmowę oczywiście. Czy to twoja najcenniejsza rzecz? Tak! Piękny złoty kapelusz ze świecącymi gwiazdami! Jak korona? Tak! Korona! Ludzkie słowo korona! Oto twoja korona. Człowiek przynieść aurikulki? Zeki będzie zdumiony! Człowiek uczynić Zeki całością! W podzięce człowiek wziąć wszystko, co Zeki posiadać! Dzięki, na pewno się przyda. Zeki cieszyć się, że pomóc! No, więc to jest to, że ten quest już zrobiłem, teraz tylko spijać śmietankę. Jak zdobyłeś swoje aurikulki? Zeki jechać w wielką podróż w pół około świata! Jechać w dużo miejsca, widzieć dużo rzeczy! Zeki znaleźć aurikulki w zepsuty dom człowieka zwierza! Dom stać na wielka wyspa bez woda! Zepsuty dom zwierzę na wyspie bez wody? Nie mówisz chyba o Pałacu Królewskim. Ukradłeś koronę króla? Zeki nie znać tego króla! O nie! Zeki szczęśliwy! To jest najlepsze podsumowanie tego teraz odcinka. Zeki szczęśliwy! Okej, mogę zabrać wszystkie jego rzeczy. Jak tam wygląda? Krwawy korzeń. Powoli to dochodzi, że tak brzydko powiem. Zapasy żywności, ładunek cukru i porzucony... Brakuje mi tylko winorośli i drewnianych szczątków. I była tam liana. Jest winorość. Dobra, jest full. Chwała plus 100. I teraz ktoś powiedział ciekawą rzecz na czacie. Proszę, proszę, kokos. Tu jakieś dziwactwa.
ser. Jak mogę brać wszystko, to już biorę wszystko i skrzynia. Grog i złoto. Otóż ktoś powiedział, oczywiście tak, te moje staty wynikają z tego, że mam już przedmioty, które je podbijają. I jak je zdejmę, to niby ma staniec. Można to w sumie sprawdzić. Zaraz, wartość bazowa 4. I wymagana chwała 4000. Ale to chyba tak jest, bo każdy poziom to dodatkowy 1000, więc to nic nie wpływa tak naprawdę. I tak samo jest wudu, że 2. Spróbujmy je, nie wiem czy jest sens zdejmować. Dobra, zostały teraz tak, szczątki i parę rzeczy. Tak, i to nieprawda. No właśnie, zwliczone, dobra, więc się wszystko zgadza, tak samo myślałem. O, szczęśliwy zbieg okoliczności. Ładny zachód słońca. Może to mogłoby mi pomóc? Jakby cudem przeżył strzelaninę. Kulę zatrzymała moneta, którą trzymał w kieszonce na piersi. Przyrzekł więc, że będzie ją nosił aż do podróży w zaświaty. Zastanawiam się... Teraz tak, pojawiają się propozycje, żeby wbić cwaniactwo na wyższy poziom. Co oznacza, że mogę, no to nie jest problem. I tak, będę mógł oczywiście... Tak, wbijamy, no cóż, to jest moja umiejętność bazowa. Mam być cwaniakiem, specjalistą broni białej i wytrzymałości. I jak wyglądają biegłości wobec tego? Złodziejstwo 64, czyli mogę mieć 74 z odpowiednim atrybutem i więcej z... tam jakimiś jestem, kiedy jestem potraktowany jakimiś wypasionymi napojami, czy tam wywarami. I okradnieć kolesia tamtego zdania, ale wymaga 90, nie dobiję tam za nic, jeszcze sprawdzę. Jeszcze sprawdzę przede wszystkim parę innych osób. To jest Nuri. Hak, grane kupo! I jego chata. Tak, i spać to jest dobry pomysł, tylko szukam tu jakiejś rzeczywiście... jakiegoś miejsca, gdzie się mogę przespać. Zaraz, kup od tamtego gościa następny poziom. A kto mi sprzedaje poziomy? Tu jest gnom. Tu jest kan. I złodziejstwo 100, co nie będzie strasznie proste. I tak, wypij teraz tak, uwaga, zaczynamy zabawę z wiedźmińskimi eliksirami, znaczy tak, wypij rytualny eliksir innych eliksirów wudu i po wypiciu jego i po wypiciu eliksiru złodzieja dostanę, no dobre pytanie, to wzmocni, zrobimy save'a i zrobimy eksperyment w takim razie, więc tak, pierwsze co muszę zrobić to założyć na rękę odpowiedni pierścień. I to jest, czy jest coś lepszego niż ten pierścień złodziejstwa? Nie jest. Więc to wsadzam. Amulet. No nic ciekawego tu się nie dzieje. Kolczyk jeszcze ewentualnie. Kolczyk Łotra. To podłe sztuczki, to utwory, to cwaniactwo ogólnie jeden, więc nic lepszego, co mi tutaj nie pomoże. I teraz tak, chlejemy. A chlejemy, ktoś powiedział chlejemy, tylko tak. Czy można mieć tylko jeden pierścień? Na razie nie tylko jeden, czy nie jeden na palcu. Chlejemy coś, co się nazywa, może przegiepiłem chyba, tak, rytualny eliksir i do tego eliksir złodzieja. Co sprawia, że mam umiejętności na jakimś poziomie, które pozwolą mi okraść gościa? Teraz jeszcze nie dam rady. Teraz jeszcze nie dam rady. Niestety, slot. Aha, mam jeszcze, czy mam te kwiaty ze stałymi bonusami? Zaraz sprawdzę, może mam. Uwaga, mogłem przegapić, jak zawsze. I jedziemy. Mieczocier. No tak, stały efekt do broni. I to warto sobie tutaj ogarnąć. Korona bohatera, twardziel kluodporny w ogóle. No i to reszta idzie na sprzedaż, jak rozumiem. Po co ci rytuały? Niby wzmacniają jakieś działanie tych eliksirów. Tak mi powiedzieli. A skrzynia potrzebuje 90. No to tutaj potrzebuje coś, co mogę już ogarnąć. 64 i to jest ładne, nie?
Tak złożonego zamku jeszcze nie otwierałem. Ta-dam. Jafar nauczy mnie złodziejstwa, ale tak, to jest prawda. Tylko czy będzie już mi mógł... czy mam odpowiedni poziom, a nie wiem, czy nie wymaga ósmego. Zaraz zobaczymy. Uśmierzacz bóle, stój perswazji, świetnie. Zamek kołowy, zamek lądowy. Cóż, bierzemy wszystko. Kan jest, nawet widział to jak ten. No ale to jest wojska złodziei w końcu. No właśnie, ktoś tam czyli tak potwierdza, że on sprzedaje złodziejstwo od ósmego poziomu. Ja mam siódmy dopiero. Niech sprawdzę. Cwaniactwo 7, no i muszę mieć cwaniactwo 8, żeby się z nim dogadać. Ktoś pyta, jak ogarniam skrzynki. To po prostu jest kolejność, najprostsza zagadka z możliwych. Zaraz, wracam na przystań, prześpię się i... szukamy skrzynek. Gdzież to było, bo się robi już ciemno. Mam kolczyk na złodziejstwo plus 1, to prawda? Chyba mam założonego w takim momencie. Tak, teraz mam kolczyk na złodziejstwo, na cwaniactwo plus 1. Więc już jest zrobiony. Normalnie miałbym mniej. Zjest coś. Nie, wystarczy się przespać. A że Muzafa, jednak ktoś tam zauważa. Tak, to prawda. Nie śpi, bo wschód słońca już? Nie, właśnie to jest chyba dopiero zachód. Noc dopiero nastanie. Okej, okay, skrzynka. Plaża. On chyba był tam. Przyznam się, że jestem zagubiony absolutnie. O, respawnił się potworek. Czy Patty wie, że jestem w platynie? Nie, bo ja tutaj... Co to za brzydkie? Krab. To jest pytanie, czy te potwory zaczęły się respawnować, co byłoby niezgodne z ideą tych gier. Nic, szukam teraz miejsca. Ktoś pyta, czy będzie dziś StarCraft. To nie jest zapowiedziane, więc nie mogę powiedzieć, że będzie. Prawdopodobnie nie będzie. Kolejne krabiątko. Nie mam tej... serca go nie bić, że tak powiem. Ach, dziadostwo. Otworzyć muszkę, pootwieram zaraz. No i chybiłem z butem. Kiedy Krab podnosi te swoje... Jak to się mogło stać w ogóle? Jaki fail. Ach. GG, tak. Trzeba się przespać, bo widzę, że coś tu mignęło. Owoc maki. Jak kraby wykończę. Tylko tak, przespać się i wrócić do tego. Ultralisk mnie zabił. Tak, to są StarCraftowe naleciałości całkiem niezłe. Nie ma to jak biegać z 10 HP. Nie mogę się powstrzymać. Szukam tego domu, tego pajaca. Wiadomo którego. Gdzież to było? Bo jednak gdzieś po drugiej stronie, zaraz przed wioską. Bo tutaj nic nie znajdę. Okej, okay, no i teraz już w ogóle jest super widoczność. Tak, dawaj na piwo. Muszę jeszcze użyć w ogóle pochodnie, której nie chciałem używać. I tak się kończy. Druga noc w tym świecie. A to pewnie jest dom Jafara, więc się super poużywałem. Wypas po prostu. I mam nadzieję, że nie śpi, bo chcę skorzystać z jego łóżka, które jest tutaj, z tego co pamiętam. I źle pamiętam, bo nie ma łóżka. I jak teraz tu się zdrzemnąć? Jeszcze się upewnimy. Nauczysz mnie czegoś o złodziejstwie? Wiele nauczy, Jafar.
O, 8 poziom. Nie dla mnie jeszcze. Medytuj do 6. Tja. Okej, na przyszłość koleś ma tutaj bazę. Kurde, nie będziemy już siedzieć całą noc przecież. Łóżko było w okolicy jego domu. Też tak mi się właśnie wydaje, że gdzieś tu dało się przespać, ale nie da się przespać. I na plaży jest jeszcze jedno. Tak, tak, tak. Nic, trzeba wracać na plażę. Na wybrzeżu przy skrzynce. Trzeba się może znowu... No, z kim się robi nieczytelny teraz? Najedz się, mam jedzenie. Ale ja chcę się przespać, to mi dużo więcej da. To chyba nie jest ta plaża, tylko plaża tam, więc lepiej już nie pakować się w te kraby, bo to się źle kończy. Koło ogniska. Tak, 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 dokładnie. Uwaga, no to ostatni bieg. Jak dojdę do tego spania, zrobimy sobie przerwę, bo muszę coś tutaj załatwić, że tak powiem, na 5-10 minut. O, jeszcze drobne bariery. Dobrze było, po co cofasz. Bo to jest tutaj, na tej plaży. Przystań, o właśnie, jest przecież w ogóle miejsce, gdzie mogę się teleportować. I podejrzewam, że to jest gdzieś tutaj. Tylko gdzie? Boże, jak wchodzę do wody, zmoczę lekko nogę, to on wrzuca tą pochodnię. Z niemiecka dokładność. Boże, załatwić. Zawsze się wysłużę, żyję złego słowa. Tak naprawdę to powiem, co chcę zrobić. Mam, załatwiłem sobie blender. I ktoś może to potwierdzić, bo widzę, że teraz tak do niczego ta gra nie zmierza niestety. Dostałem przepis na szejki. I tam jest mleko, wiadomo, jakieś siemię lniane i takie rzeczy. To mnie najbardziej ciekawi, to siemię lniane w sumie. Siemię lniane, zaraz dojdę do najważniejszego czynnika, którego nie rozumiem. Tam jakieś płatki owsiane i takie coś, oczywiście mleko. I teraz mam pytanie do kogoś, kto się zna. Bo tam w przepisie mam, że można do tego dorzucić owoce, które są owocami mrożonymi. Takie kupiłem. I to jest prawda, czy trzeba je jakoś rozmrażać, czy coś? Jakby ktoś to mógł potwierdzić, dodaj tego. Czyli można, no to dobra. Najwyżej zdechnę. Prosto z tego zamrożonego, z tej folijki, tak? Żona Roka mi powie. Można albo kostki, no dobra, czyli okej, czyli wrzucam po prostu z tego, prosto z zamrażarki, no to okej. Owoce się je prosto z pieca. Mogą być mrożone. Ja pamiętam kiedyś, jak byłem dzieckiem, na zajęciach z ZPT robiliśmy... Właściwie klasa rok starsza robiła, miałem dyżur w szkole. I klasa rok starsza robiła... Właśnie... Soki. I zrobili zmrożonek i wszystkich potem srało, że tak powiem. Nie wiem. A wiadomo, oczywiście, że muszę zalać mlekiem. Mam mleko. Zimne będą, dobrze. Wrzucasz mieliście gotowe, no to super. Teraz tylko gdzieś tu się zdrzemnąć. Chyba, że przenocuję ten noc chodząc po prostu. Jestem już tutaj, czy to było tu? Tam kraby. To jest plaża Faili. Cool story, no tak, cool. To był świetny widok, prawdę mówiąc, jak umierali wszyscy po tych mrożonkach. Byłem bardzo usatysfakcjonowany. Zrób fast travel po mapie. Boże, nie ma nigdzie tego punktu, gdzie było łóżko. Tak, nic nie znalazłem ciekawego. Nie, nie. Jakie zakończenie moich nocnych wędrówek. Teleportuj się do rana, ale się nie da. Jaki klimat. Tyle chodzenia i Boże. Zdechło to jest najlepsze słowo. O Boże. Jeszcze ten krzyk. Małpa mnie zaprowadzi. Jak?
Czy coś żartuje? Okej, Wimu, nie, nie, nie. W wiosce gnomów jest łóżko na stówę. Tu jest skrzynia. Czy łóżka nie mam po drodze do tej wioski? No powinno być wszystko, ale nie ma niczego. Może małpa wyłaź. Wracaj. Śpi na drzewie, jakby się dało. Jak się teleportuje, to czas leci. No będę musiał zrobić po prostu lot w 200 stron. Ale chciałbym się wyspać, żeby zdrowie odzyskać. Tu jest ten pajac i gdzieś w okolicy jego... Okej, to jest... Pajac mieszka tutaj. Śpi wrogie, chciałbym. Tu nie śpi, tu dzicz. Owoc maki. No i jest problem. Prześpij się z Jafarem. Nie da się, bym się przespał z każdym, kto ma łóżko w tym momencie. Jestem totalnie zdesperowany. Najdurniejszy motyw. Czy łóżka będzie zacząć na... Nie, okrążam tą wioskę. Może tam będzie jakiś ten... Tam mieszkają te... Właśnie, jedno łóżko było w jaskini. To jest jedyne łóżko. To nie może być jedyne łóżko. Te gnomy nie śpią. Nie, stoją te jak debile. Śpi pod przystankiem. Tak, krasne. Daisy się robi po prostu. Brakuje tylko jeszcze, jak zrobią tryb multiplayer, Risen Multi to będzie. Mała plaża na górze mapy. To, nie? Nie, nie było tam. Ale było jeszcze po drodze jedno łóżko. Czy może ty masz łóżko w swoim domu? Ulwi. Chcesz się zamienić? Jip, jip. Ulwi zamienić z człowiek. Pierścień chciwości. Złodziejstwo plus 15. To by było dobre. Tak swoją drogą. A, tylko nie, no to jest kiepsko. Dobra, myślałem, że to tam nic tyle. Inkwizytorski pierścień, nabój. Talizman. Piracki wisiorek. Nic ciekawego gości nie ma, innymi słowy. Kup łóżko, tak, przez U otwarte. Bida! Nie używam broni białej, mam swój honor. Tantan! Mulo mulo tantan! Tata, możesz iść. A to jest ta kultowa też gadka. Jeszcze ta chata, może tam coś będzie. I tu jest skrzynia, która ma na 90 i w nią ewentualnie mogę wbić. Tu jest Nuri. No i nic, gnomy nie śpią. A broni, powiedziałem broni białej, przepraszam. Idź naprzeciwko chaty Jafara, na brzeg, tam jest łóżko. Dokładnie na zachodniej części wyspy. Uwaga, jest jakaś wskazówka. Mam nadzieję, że dobra. Ostatnia próba. Jak nie, to śpię gdzieś tam w lesie. W lesie. Zachodnia strona wyspy. To jest prawdopodobnie chata, nieważne, już kogoś tam. Tu jest chata gdzieś Jafara. Nie idź, to trolling. Może tak, wszystko może być trollingiem. I dokładnie po zachodniej stronie wyspy. Czyli tutaj. Idę prosto przez siebie. Twój prywatny GPS. Przecież już tam spałeś. Spadłeś. Boże, polazłem dziwnie. Jest. Nie, nie mogę. Czyli tutaj. Naprzeciw. Dokładnie naprzeciw. Czyli to jest tędy. Gdzieś tu. No i proszę cię, proszę, łóżko, bądź. Jest skrzynia. Jest. Jest. Jest.
Dobra. Teraz chwila, tylko se zmiksuję to 5 minut i jak nie wrócę, to znaczy coś się złego stało. Jeszcze ktoś ma jakiś pomysł, ile dać tych? No, a dobra, proporcje sam wymyślę. Czy ktoś zna proporcje w ogóle do tego? A dobra, wrócę za chwilę, to wam powiem, co wyszło. Dzięki za pomoc. Ha, proszę, pai masz shake z McDonalda, obadam. Obadam sobie, mam teraz tego blendera, to zaraz zobaczę. 5 minut przerwy. Jeszcze tylko zrobię ładny tutaj ekranik, żeby było, nie było wątpliwości. I wracamy. 18.30. Górę. 18.30. Season 2. Ok, 10 minut na picie, prysznice i tak dalej. Ogień. Ej, jak ktoś tam jest, to takie pytanie. Ile dać tego siemienia lnianego? Byłoby mi ten... jakąś łyżkę, dwie łyżki, kilogram? To ten, będę wdzięczny za pomoc.